ma umożliwić spowiedź zabieganym wiernym, którzy z różnych powodów nie mogą przystąpić do sakramentu pokuty w standardowych godzinach. Noc konfesjonałów odbyła się w parafiach w całej Polsce. Ze spowiedzi po zmroku można było skorzystać także w naszym regionie. Jakub Słupecki. Spowiedź oraz przyjęcie Komunii Świętej to jedne z najważniejszych elementów przygotowań do świąt Wielkiej Nocy. Wierni już od kilku dni odwiedzają opolskie parafie, by móc w pełni przeżyć duchowo zbliżające się święta. Spowiadało nas w sumie trzech, choć oczywiście zmienialiśmy się co tak mniej więcej 2 godziny, a także tak naprawdę w konwencjonale cały czas miał taki dyżur jeden z nas, jeden z księży. Frekwencja była różna w tych godzinach pierwszych, że tak powiem, czyli od 23 do mniej więcej północy, do pierwszej nocy było najwięcej osób, później już było trochę mniej, ale praktycznie przez cały czas do godziny 6 były osoby, które z sakramentu pokuty korzystały. Noc konfesjonałów to propozycja dla osób zapracowanych, które z różnych względów nie mogą przystąpić do spowiedzi w standardowych godzinach pracy parafii. Dajemy czas, możliwość tym, którzy pracują, mają obowiązki bądź są na co dzień za granicą, by mogli rzeczywiście przez sakrament pokuty i pojednania, nawet w tych godzinach wieczornych, przygotować się dobrze na święta Zmartwychwstania Pana Jezusa. Formuła nocnej spowiedzi cieszy się sporym zainteresowaniem. Ten proces zauważam od paru dobrych lat, że rzeczywiście ta noc konfesjonałów ma swoich wielu sympatyków i to nie tylko, a myślę nawet, że i w mniejszości parafian, jak i w większości ludzi przyjezdnych z różnych parafii, opolskich, podopolskich. Pokuta i pojednanie z Bogiem to jeden z ważniejszych sakramentów, bez którego nie można w pełni celebrować świąt Wielkiej Nocy. Bardzo ważne to jest właśnie ta spowiedź taka przedświąteczna też, ale też komunia święta, dlatego że wypełniamy też to przykazanie z przykazań kościelnych, które jest właśnie, żeby w czasie wielkanocnym przystąpić do Komunii Świętej, ale żeby ją przystąpić, trzeba się przygotować właśnie poprzez spowiedź, poprzez to, że chcemy oczyścić nasze serce właśnie, żeby ten Chrystus zmartwychwstały do naszego serca przyszedł, do tego czystego serca. Jakub Słupecki, Kurier Opolski.